Siemano, ja jestem Sedok i dzisiaj po dłuższej przerwie witam się z wami w odcinku z paczki Layer Style'ów, którą zrobiłem wraz z Punkitem. Wyszła ona, wydaje mi się, spoko. Możecie ją używać za darmo. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli wam się paczka spodoba. Nie zapomnijcie również o moim Instagramie i Discordzie, na którego was serdecznie zapraszam, ponieważ tam jestem często aktywny. I możecie pobierać paczkę od razu po obejrzeniu filmu. Wytłumaczę wam, jak przypisać sobie fajnie skróty klawiszowe, jak wszystko ogarnąć, jak zrobić fajny efekt tych napisów. Zobaczycie sami, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Jesteśmy już przy komputerze i macie coś takiego jak paczka Layer Style'ów. Zaraz wam ją przedstawię, pokażę, jak to edytować, jak to ustawić. Więc oglądajcie po prostu. To będzie szybki poradnik, krótki, z przedstawieniem paczki. Wchodzicie w paczkę Layer Style'ów. Jest ich tam 10, 5, które wykonywałem ja i 5, które robił Punkit. Macie tło, to możecie sobie zostawić. Wchodzicie tutaj w różne i macie 10 właśnie tych fontów Layer Style'i. I aby teraz je szybciej kopiować, bo dużo osób robi właśnie w ten sposób, że klika i kopiuj styl warstwy, to pokażę wam, jak to robić o wiele szybciej. Wchodzicie w jakiś swój PSD albo po prostu w grafikę, którą wyrobicie. Tak będzie najlepiej. Po odpaleniu mam na przykład tutaj Top Donate. I aby to skopiować, używamy do tego skrótów klawiszowych, ponieważ przyspieszają one mega i to mega pracę. Musimy sobie wejść w edycję, skróty klawiszowe oraz warstwa. Zjeżdżamy niżej i tutaj kopiuj styl warstwy i wklej styl warstwy. Ustawiamy skróty pod siebie, ja mam Ctrl K i Ctrl L. Pokażę wam teraz, jak to wygląda na przykładzie. Chciałbym sobie skopiować właśnie ten gradient z Layer Style'em. Robimy Ctrl K i już jest skopiowane. I przechodzimy tutaj, Ctrl L. I właśnie mamy ten Layer Style na naszym overlayu. Lepiej to co prawda wygląda na miniaturce, ponieważ tu jest mały napis i no jest to po prostu mniejsze, ale to nieważne. Jest to mega ułatwiające pracę i po prostu przydatne. Następna rzecz. Możecie tak naprawdę wszystko sobie tutaj kopiować, wklejać na wasze napisy. Ładnie to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że spoko. Spoko jest naprawdę ta paczka. Jest tego sporo na YouTubie, ale stwierdziliśmy z Punkitem, że no my też zrobimy, no bo czemu by nie. Druga sprawa. Dużo osób, albo przynajmniej większość, jeszcze pytała, jak robię taki tekst jakby 3D. Pokażę wam, jak go teraz zrobić. Na szybko już wchodzimy obojętnie jaki wymiar. Dajemy sobie tło, może być jakieś takie ciemne, na przykład coś takiego. I piszemy sobie CEDOK. I dajemy kolor biały, zatwierdzamy i jest on na środku. I tak, teraz gdy mamy to, klikamy dwa razy na tą warstwę z napisem Ctrl J. Stworzyły nam się dwie kopie. Na tej niżej klikamy i odznaczamy G i B w opcjach mieszania oraz strzałką na klawiaturze przesuwamy w prawo. A tutaj w tej powyżej odznaczamy tylko R i przesuwamy sobie w lewo. Teraz powstaje nam taki fajny efekt 3D i aby z tego zrobić jakiś glitch lub coś podobnego, możemy sobie to wszystko scalić ze sobą i Ctrl J oraz dać filtr, stylizacja i wiatr. Wiatr też spoko mega wygląda na takim napisie. Możemy dać pod spód, na górę, możemy lekko wytrzeć. Wydaje mi się, że to jest mega, mega fajny efekt. Poza tym, gdy scalimy te trzy warstwy, możemy wybrać również właśnie to narzędzie do wycinania, prostokątne. I zaznaczamy jakiś fragment, klikamy przekształć swobodnie musimy kliknąć jeszcze raz na przekształć zaznaczenie. Możemy sobie lekko to obrócić, zatwierdzić i tutaj musimy zrasteryzować warstwę. Jest ona zrasteryzowana, więc klikamy delay i mamy taki fajny efekt, można by to powiedzieć, glitcha. I aby teraz te dwa napisy oddzielić, bierzemy lasso wielokątne, klikamy tutaj i wycinamy sobie Ctrl J, a to co tutaj było na tej warstwie niżej, musimy po prostu z niej usunąć, delete, i na tej wyższej warstwie mamy ten cały dół, możemy to sobie jakoś tam przesunąć lekko i wydaje mi się, że to jest mega, mega prosty i fajny efekt, który może wam się przydać. Dobra, więc to na tyle z tej paczki i z tych efektów, które wam powiedziałem. Mega przepraszam, że mnie tak długo nie było na YouTubie, ale długo, 2 tygodnie, no... Będę starał się być bardziej już regularny, zobaczymy, czy to wyjdzie.
Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. Zapraszam też na odcinek do Punkita, jeśli chcecie u niego pobrać. Widzimy się w kolejnych odcinkach, wpadajcie na Discorda. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się i do kolejnych. Hejka!